Witam Was bardzo serdecznie z parafii ewangelickiej w Piszu. Właśnie w sobotę 18 września. I dwa fragmenty Pisma Świętego chcą nam dzisiaj towarzyszyć. Pierwszy z czwartej Księgi Mojżeszowej, gdzie czytamy: Niech Pan rozpromieni nad Tobą swoje oblicze i niech Ci okaże miłosierdzie. Drugi zaś fragment tego dnia to fragment Ewangelii według Jana, 20 rozdział. Rzekł do Jezusa, rzekł do uczniów Jezus: Pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Moi drodzy, ten dzisiejszy dzień, kiedy już powoli odczuwamy jesień, kiedy wróciliśmy do naszych obowiązków codziennych, naszych zawodów, wezwań, aby je realizować dla Pana Boga, potrzebujemy przede wszystkim świadomości, że Pan Bóg jest przy nas, że On rozpromienia swoje oblicze nad nami, jak to mówi autor czwartej Księgi Mojżeszowej. Wtedy możemy na spokojnie iść w każdy dzień. Nasze myśli, nasze zadania, nasze wyzwania, które Pan Bóg i świat stawia przed nami, jesteśmy w stanie unieść i zrealizować. Choć ostatnie miesiące, ostatnie tygodnie pokazują nam, że wiele doświadczeń i kłopotów na tym świecie na nas spada, to zawsze możemy wierzyć w Boże miłosierdzie. Że Pan Bóg otoczy nas swoją miłością, a przede wszystkim, że On nad nami czuwa. Że możemy czuć Jego bliskość, Jego obecność, nie tylko w słowie, ale też i w społeczności ludzi wierzących, jaką tworzymy jako chrześcijanie, jako nasze zbory i parafie. I właśnie w tym chwilach, w takich momentach, w szczególny sposób właśnie to Słowo do nas przychodzi. Bo ono nas ma wyciszyć. Ono przede wszystkim ma w nasze serca wlać pokój. Ten pokój, o którym mówił Jezus w Ewangelii Janowej. Pokój wam. Czyli pewnego rodzaju wyciszenie, uspokojenie, poczucie bezpieczeństwa, które jest tak ważne w każdym dniu naszego życia. Od maleńkości naszych lat, od najmłodszych lat naszego życia, zawsze człowiek, jako dziecko, jako młody człowiek, jako młodzieniec, jako w kolejnych latach również, jak i osoba starsza, senior, zawsze szukamy i potrzebujemy poczucia pokoju, poczucia bezpieczeństwa, poczucia, że ktoś o nas się troszczy. W doświadczeniu codziennego życia, kiedy to poszczególni bliscy nam odchodzą z tego świata, kiedy Pan odwołuje ich do wieczności, za każdym razem pojawia się pytanie, co dalej? Pojawia się pewnego rodzaju poczucie braku bezpieczeństwa. I w takich chwilach przede wszystkim potrzebujemy tego słowa, które dzisiaj do nas jest skierowane, że Pan Bóg, Jego opatrzność nad nami czuwa. Jego miłosierdzie jest nad nami. To znaczy, że On cały czas myśli o Tobie, o mnie, że On cały czas przychodzi do nas w tych chwilach, kiedy najbardziej Go potrzebujemy, kiedy nasze serce zaczyna tęsknić za bliskością z Bogiem, z drugim człowiekiem. W takich momentach właśnie Pan Bóg najpiękniej zaczyna do nas przemawiać. I dzisiaj też On w słowach Ewangelii, gdzie Jezus posyła uczniów, mówiąc: jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam, posyła dzisiaj ciebie i mnie, abyśmy poszli z tą dobrą nowiną, że Pan Bóg nad nami czuwa, że jest nasza, że jesteśmy Jemu bliscy, że On troszczy się o nas i otacza nas swoją miłością. To jest wyjątkowe wyzwanie, które dzisiaj w ten sobotni dzień Pan Bóg kładzie na Twoje i moje serce, aby nie tylko cieszyć się z bliskości Pana, ale przede wszystkim przekazywać dalej naszym bliskim, dalszym bliźnim, których spotykamy na swojej drodze, poczucie bezpieczeństwa, poczucie zatroszczenia, poczucie, że ktoś jest przy nich.
Tego wam i sobie życzę. Niechaj miłosierny Bóg nas wzmacnia każdego dnia i dodaje nadziei, ale przede wszystkim radości, że jesteśmy w Jego objęciach i że On na nas właśnie kładzie to piękne zadanie. Pójścia do drugiego człowieka. Zostańcie z Bogiem. Amen.